przez dwa dni mogłam gościć w Brukseli delegację z Pomorza, w skład której wchodziło około 30 osób reprezentujących środowisko Muzeum II Wojny Światowej. Dzisiaj dzień poświęcony Parlamentowi Europejskiemu, oprócz briefingów na temat organizacji pracy w parlamencie, spotkania ze mną, czyli opowieści o indywidualnej pracy posła do Parlamentu Europejskiego, również uczestnictwo w wydarzeniach konferencji poświęconej aneksji Krymu. Mieliśmy możliwość przyjrzeć się, w jakim miejscu i warunkach pracują nasi europarlamentarzyści, a także dowiedzieć się o samym funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Poznajemy nową kulturę, nowe miejsca, nowe ideały. Możemy bardziej zrozumieć nasz kraj, poszerzenie horyzontów i szerszy kontekst. Dowiedzieliśmy się też dużo odnośnie mieszkających tutaj Polonii, życia, jak się tutaj toczy. Było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Mieliśmy możliwość wzięcia udziału w konferencji dotyczącej naszych bliskich sąsiadów, także uważam, że to było bardzo ważne wydarzenie. Takich podobnych wycieczek zorganizowałam już w mijającej kadencji 10. W większości starałam się zapraszać przede wszystkim młodzież. To jest bardzo istotne, żeby młodzi ludzie znali możliwości, warunki funkcjonowania w Unii Europejskiej, żeby mogli się sprawniej, z pożytkiem dla Polski poruszać po instytucjach, w których funkcjonujemy. Myślę, że to było całe sedno całego wydarzenia, że widzimy, że ktoś interesuje się też nami, młodymi Polakami, i chce, abyśmy też mogli zobaczyć, jaki wpływ mają nasze działania na przyszłość. Dział promocji i dział wydarzeń kulturalnych Muzeum II Wojny Światowej postanowił przypomnieć albo raczej przedstawić sylwetkę młodej polskiej poetki Grażyny Chrostowskiej. I w tym celu zorganizowano wieczór dedykowany tej właśnie postaci. I było mi czegoś nierozumnie żal, że mogłam płakać wśród tych niemych skał, że wichry jeno je sieką, burze mijają, a one trwają. I że nikogo nie ma nad nimi, ale one żyły i były sercem człowieka. Sama postać Grażyny Chrostowskiej, która jako niespełna 20-letnia dziewczyna została zaaresztowana i trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tam cały czas pisała wiersze, pełne takiej refleksji bardziej uniwersalnej o celowości istnienia, o tajemnicy istnienia, o metafizycznych złożonościach świata. Ale myśmy wszyscy płakali jak sieroty. Pamiętam jeszcze, że na cmentarzu były motyle. Tylko tyle. W drodze powrotnej złożyliśmy wieniec w Ravensbrück, gdzie została zamordowana bohaterka naszego wyjazdu. I tam znaleźliśmy się o niezwykłej porze. To było
tuż przed świtem, czyli wtedy, kiedy noc jest najciemniejsza. To był taki autentycznie oddany hołd, autentyczne uhonorowanie ofiar tego straszliwego miejsca.